Dzień dobry Państwu, Anna Dubińska, zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarki i piłkarze ręczni Zagłębia Lubin spotkali się ze swoimi kibicami przed rozpoczęciem sezonu 2019-2020 PGNiG Superligi. Dla fanów miedziowych była to doskonała okazja, m.in. do poznania nowych twarzy w obu drużynach. Podczas tradycyjnego spotkania przed sezonem na fanów miedziowych czekało wiele atrakcji. Był wspólny grill, wirtualna piłka ręczna oraz mini turniej piłki ręcznej plażowej. To nasze pierwsze spotkanie w tym rozpoczynającym się sezonie. Zarówno drużyna żeńska, jak i męska. Przyszliśmy tutaj właśnie oczekując na to, że nasi najwierniejsi kibice się pojawią. Tak też się stało i za to im dziękujemy. I tak naprawdę to takie spotkanie, w którym można sobie porozmawiać z zawodniczkami, z trenerami, ze sponsorami, a przy okazji, jak ktoś ma ochotę, to może się pobawić trochę w piłkę ręczną plażową. Tak, atmosfera typowo piknikowa, także też kibice mogą nas poznać z tej drugiej strony, mniej zawodowej, mniej sportowej, na płaszczyźnie prywatnej. Każdy może podejść, porozmawiać i zobaczyć, że jesteśmy normalnymi, wesołymi ludźmi. Także na pewno bardzo fajna inicjatywa, aby więcej takich spotkań z kibicami, nie tylko na wakacje, ale może coś w środku roku. Dla kibiców najważniejsza była jednak możliwość porozmawiania ze swoimi sportowymi idolami i możliwość zrobienia wspólnych zdjęć. Dla mnie ta atmosfera jest wspaniała. Można w końcu po pewnym okresie czasu spotkać się z zawodniczkami naszego klubu. W bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Są tutaj przede wszystkim nowe zawodniczki, które z nas się pojawiły w naszej drużynie. Również i nowi zawodnicy w naszej drużynie męskiej. I atmosfera, jak wcześniej wspomniałem, jest bardzo przyjazna, miła. Można porozmawiać spokojnie i tak sobie przy słowej wodzie mineralnej sobie porozmawiać z zawodnikami, wymienić się swoimi jakimiś tam poglądami dotyczącego tego, co nas czeka w przyszłym, bardzo zbliżającym się wielkimi krokami sezonu. Nowy sezon zespołu piłki ręcznej Zagłębia Lubin rozpoczną z początkiem września. SMK Lubin organizuje półkolonie dla najmłodszych dzieci. Turnus odbędzie się pod koniec sierpnia w Lubinie. Oprócz zabaw sportowych będą także prowadzone nabory do drużyn młodzieżowych. Treningi koszykarskie, ćwiczenia motoryki, gry i zabawy, a także możliwość dołączenia do drużyny koszykówki. To wszystko w ramach półkolonii organizowanej przez SMK Lubin. Trwa nabór zgłoszeń. Od 26 sierpnia do 31 sierpnia włącznie. Jest to taki nasz pomysł na to, żeby przyciągnąć ludzi do koszykówki, ale również zająć dzieci w okresie wakacyjnym. Jeżeli rodzice na przykład chodzą do pracy, a ich dzieci w tym czasie się nudzą, no to ten ostatni tydzień sierpnia można wysłać do nas na półkolonię. Półkolonia będzie od godziny 9 do godziny 16, więc dziecko w tym czasie cały czas ma zajęcia, również obiad. Zajęcia to nie tylko koszykówka, bo planujemy różne przygotowanie fizyczne, planujemy również jakieś wypady na strzelnicę. Oczywiście to wszystko będzie powiązane z koszykówką, bo nie będzie to po prostu spacer, tylko jakieś zajęcia ruchowe i tak dalej. Będzie również trener przygotowania motorycznego. Także myślę, że fajna rzecz i wcale nie trzeba grać w koszykówkę, jeżeli dziecko po prostu się nudzi, chciałoby zobaczyć albo od dawna już marzy o tym, żeby spróbować w jakimś sporcie, no to zapraszamy. W półkolonii mogą wziąć udział wszyscy już od najmłodszych lat. Rocznik od 2004 w dół, wszystkie roczniki do 2011, nawet 2012, myślę, że jesteśmy w stanie bezproblemowo przyjąć. Zapraszamy wszystkich chętnych, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to na stronie smklubin.pl albo na naszym profilu na Facebooku można o tym przeczytać. Zapisy na półkolonie cały czas trwają, a szczegóły można znaleźć na stronie smk.lubin.pl lub na oficjalnym fanpage'u stowarzyszenia na Facebooku. Trwają półkolonie organizowane przez Dolnośląskie Centrum Bilardowe w Lubinie. Aktualnie kończy się pierwszy z czterech zaplanowanych turnusów. Podczas półkolonii zorganizowanych przez DSB Lubin uczestnicy mają zróżnicowany program m.in. bilard, wspinaczka, strzelectwo sportowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zawodowych instruktorów. Zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś jeszcze nie ma pomysłu do zagospodarowania dzieci w wieku od lat 7 do 14, to kilka miejsc jeszcze na pozostałe turnusy się znajdą. Przypominam, jeszcze w następnym tygodniu i za dwa tygodnie dwa turnusy w lipcu i w sierpniu od 19 ostatni turnus czwarty. Wszelkie informacje na temat zapisów na kolejne turnusy można znaleźć na stronie lubin.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 665-422-605. To były wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.